Połączone komisje. Wniosek zaopiniowały pozytywnie. Dziękuję bardzo. Po chwilę dyskusję. Czy są jakieś pytania na wnioski na temat? Jeśli nie ma, czytam. Uchwała Rady Gminy Szeszów dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 2015 roku o samorządzie gminnym w tekście 9.2016 roku później propozycja 594 z mniejszymi zmianami oraz artykuł 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tekst jednolicie Dziennik Ustaw 2013 roku, pozycja 1685 z mniejszymi zmianami. Rada Gminy uchwała następuje. Paragraf 1. Zwiększość 1. Zwiększość dochodu budżetu gminy o kwotę 1 547 973 zł zgodnie z tabelą nr 1. 2. Zmniejsza się dochodu budżetu gminy o kwotę 164 313 000 zgodnie z tabelą nr 1. Paragraf 2. Punkt 1. Zwiększa się zasób budżetu gminy o kwotę 1 779 005 zł zgodnie z tabelą nr 2. 2. Zmniejsza się zasób budżetu gminy o kwotę 395 345 zł zgodnie z tabelą nr 2. Paragraf 3. Ustala się limit dla zobowiązań z tytułu kredytu pożyczek na pokrycie wystarczającego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1 900 000 zł, w tym na a. wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koziarnia w kwocie 312 519 zł finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. B. Wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą rozbudowa i przebudowa stałego placu targowego w miejscowości Krzeszów w kwocie 175 343 zł finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. C. Wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koziarne i remont przepompowni ścieków w Krzeszowie w kwocie 901 091 zł finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Paragraf 4. Upoważnia się wójta gminy Krzeszów do 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 1 900 000 zł. Uchwała wchodzi w życie podjęcia. Kto z radnych jest na podjęcie uchwały, proszę podnieść ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Wstrzymał. Nie widzę. Uchwała została jednogłośnie. Punkt B. Wyrażenia zgody na podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sowieckiego. Nie znam, tak? Proszę. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ponieważ właśnie ustawa się zmieniła, jeżeli dotyczy tego Funduszu Sołeckiego w 2012 roku, do tej pory takie uchwały podejmowaliśmy corocznie, ponieważ taką uchwałę podejmuje się rok wcześniej i uchwała dotyczy Funduszu Sołeckiego na 2016 rok. Więc najpierw Rada właśnie musi podjąć taką uchwałę, czy wyraża zgodę, żeby wyodrębnić ten Fundusz Sołecki w 2016 roku. W 16 roku, potem właśnie są dalsze procedury, bo to właśnie te nowe sesji zapoznamy po sesji o tych procedurach, ale teraz nie musimy podejmować tej uchwały. Co roku można taką uchwałę podjąć raz i ona, tak jak tutaj pisze, właśnie obowiązuje aż do momentu, kiedy Rada podejmie uchwałę o nie wyodrębnieniu takiego Funduszu Sołeckiego w budżecie. Jeżeli byśmy podejmowali o niewyrażenie, dotyczyłaby to roku. Może jakieś coś pytania? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego komisji, wcześniej komisję o opinię na temat. Połączone komisje projekt zaopiniowały pozytywnie. Dziękuję panu przewodniczącemu. Otwieram dyskusję na temat tej uchwały. Proszę, kto jest radny? Chcę zabrać głos. Czytam. Uchwała Rady Gminy Szeszów dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego.
na podstawie artykułu 7 ustęp 1 punkt 17 i artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 2010 roku w samorządzie gminnym tekst jednolity dziennik ustaw z 2013 roku pozycja 54 z 50 zmianami oraz artykuł 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o Funduszu Sowieckim dziennik ustaw z 2014 roku pozycja 301. Rada Gminy uchwala następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodnie na zarządzenie środków Funduszu Sowieckiego w budżecie gminy Krzeszów. Paragraf 2. Uchwała obowiązuje przez uchwalenie raty budżetowej do czasu podjęcia uchwały o niego i wyrażenie zgody na wyodrębnienie środków Funduszu Sowieckiego. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie w podjęcie. Kto jest radny za podjęcie tej uchwały? Podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Ale zostało przyjęte. Proszę. Punktu. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok. Jest pani Ewa, proszę bardzo, panie prezydentowanie. Uchwała w sprawie gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok. W budżecie zaplanowane są środki z funduszu alkoholowego w kwocie 46 tysięcy. Na ten program przeznaczonych jest 2 tysiące. I to są przeznaczone kwoty przede wszystkim na działania w Gminnym Ośrodku Kultury, na zajęcia szachowe dla młodzieży i dzieci z terenu gminy Krzeszów. Tutaj możemy, jeżeli zostają jakieś środki, wykorzystać też na nie wiem, broszury, spektakle przeciwdziałania narkomanii. Uchwały czy kolejną, bo ta uchwała jest uchwała za alkoholową. To pierwsza była o narkomanii. Kolejna uchwała w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok. Środki przeznaczone w kwocie 44 tysiące. I tutaj program mamy podzielony na 5 zadań. W pierwszym zadaniu są przede wszystkim działania wyposażenie punktu informacji w sytuacji kryzysowej, zapewnienie każdemu pacjentowi możliwości korzystania z usług poradni odwykowej oraz wywieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. Na to zadanie, tak jak w ubiegłym roku podobnie, jest przeznaczone 1000 zł. Na zadanie drugie zwiększenie skuteczności interwencji prawno-administracyjnej wobec przemocy i zaburzeń w funkcjonowaniu rodziny oraz kontynuacja organizacji wypoczynku wakacyjnego, ferii zimowych dla dzieci rodzin dysfunkcyjnych, kwota 2,5 tysiąca. Zadanie trzecie tutaj jest bardzo obszerne, ponieważ tutaj są działania profilaktyczne, informacyjne, edukacyjne, wspieranie zajęć sportowo-rekreacyjnych. I tutaj mamy środki na ten punkt, bo to zadanie jest podzielone na dwa punkty. Na punkt pierwszy, gdzie są realizowane zadania, przede wszystkim zajęcia dodatkowe pozalekcyjne. Na zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół w Krzeszowie oraz w Szkole Podstawowej w Bystrym, to jest łącznie 11 800. Na zajęcia pozalekcyjne na stoku narciarskim, jeżeli się uda, w konkurs o Puchar Wójta w tenisie stołowym, konkurs wiedzy przeciwpożarowej oraz nagrody na inne konkursy w ramach działań profilaktycznych, konkursy oraz zakup narzędzi na zajęcia lekkoatletyczne. Tutaj w tym roku też mamy zabezpieczone środki dla Gminnego Ośrodka Kultury, który realizuje przede wszystkim zajęcia plastyczne oraz kółko teatralne dla dzieci i młodzieży. W tym roku także złożyło wniosek Stowarzyszenie Trwa
twórców kultury i folkloru ziemi krzeszowskiej w Krzeszowie na realizację cyklu zajęć z dziećmi i młodzieżą. Będą to zajęcia artystyczne i kulinarne, przeprowadzone przez członków stowarzyszenia oraz panie koła gospodyń wiejskich. Przewidziany termin maj i kwota wsparcia 1000 zł. W tym punkcie także są zabezpieczone środki na wyjazd dzieci i młodzieży na basen, tylko że dojazd nie jest dofinansowany, tylko zajęcia na basenie z instruktorem dla trzech grup. Tutaj dzieci jeżdżą ze szkoły podstawowej w Wystrem i zespołu szkół, razem niż trzy grupy. I łączna kwota tego punktu zadania wynosi 26 700 zł. Drugi punkt zadania trzeciego to jest dofinansowanie boisk sportowych oraz wyposażenie infrastruktury w sprzęt sportowy. W tym roku Gminna Komisja Alkoholowa zrobiła taki podział, że mamy dwa boiska w Kamionce Górnej i w Bystrem. Kamionka Górna 10 tysięcy, Bystre 3 tysiące, bo tam końcówka zadań realizowanych w 2014 roku na Bystrę. Łączna kwota realizacji zadania trzeciego 39 700. Zadanie czwarte jest to realizacja przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i tam przede wszystkim środki są przeznaczone na szkolenia dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz dla grupy tutaj członków komisji alkoholowej, ponieważ też muszą mieć odpowiednie szkolenia. Oraz w tym punkcie też jest zabezpieczone na spektakl profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzeszów. Łączna kwota tego zadania to jest 800 zł i w sumie realizacja wszystkich zadań innego programu 44 tysiące. Dziękuję Pani. Czy są jakieś pytania? Proszę Pana Przewodniczącego Komisji Wydarzenia Komisji. Połączone komisje projekt zaopiniowały pozytywnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania? Uchwała Rady Gminy Krzeszów z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie artykułu 7 ust. 1 punkt 5 i artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy dnia 8 marca 2010 roku w samorządzie gminnym tekst jednolity dziennik ustawy z 2016 roku pozycja 54 z tymi zmianami oraz artykuł 4 ust. 1, 2 i 5 ustawy dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tekst jednolity dziennik ustawy z 2011 roku, pozycja 1356 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy uchwala się następuje. Paragraf 1. Uchwala się Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok, zależący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały, proszę podnieść ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. To jest jednogłośnie. Punkt następny jest podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 2015 roku. Proszę Pani Radę. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania jeszcze? Proszę przewodniczącego komisji o wyrażenie opinii. Połączone komisje projekt zaopiniowały pozytywnie. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz pytam, czy są jakieś pytania, czy nie ma? Jeśli nie ma, to są. Uchwała Rady Gminy Krzeszów z dnia 15 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok. Na podstawie artykułu 7 ust. 1 punkt 5 i artykuł 18 ust. 2 punkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy w tekście gminy dziennik ustawy z 2013 roku pozycja 594 z 50 zmianami oraz artykuł 10 ustawy 1, 3 i 4 ustawy dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii dziennik ustawy z 2011 roku pozycja 124 z 50 zmianami. Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
na 2015 rok stanowiący załącznik do dzisiejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z radnych za podjęcie tej uchwały przyniesie ręki? Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jedną pochłonią. Punkt następny. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydarzenie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat. Proszę z referendum opinii. Szanowni Państwo, uchwała właśnie tutaj, która jest przedstawiona, to dotyczy właśnie zgody na wydarzenie terenu pod tutaj ekspert pana Łysikowskiego. Mimo że pan Łysikowski zalega z płaceniem właśnie podatku od dzierżawy, to uchwała dodaje taką możliwość właśnie zawarcia umowy z panem Łysikowskim. Naturalnie z tym, że najpierw musi nastąpić wyrównanie wszelkich należności, które pan Łysikowski ma w stosunku do pana Czerwca. Dziękuję panu Wójtowi. Proszę pana przewodniczącego o wyrażenie opinii. Połączone komisje, wniosek zaopiniowały pozytywnie przy wstrzymującym się głosie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję na uchwałę. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, czytam uchwałę. Uchwała Rady Gminy Szeszków z 19 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera A ustawy z dnia 8 marca 2010 roku o samorządzie gminy Szeszków i ustaw 2013 roku, pozycja 594, artykuł 13 ust. 1 i artykuł 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku gospodarstwa nieruchomościami, tekst jednolity dziennik ustaw 2014 roku, pozycja 518 z późniejszymi zmianami oraz paragraf 5 punkt 9 i 12 uchwały nr 41/321/10 Rady Gminy Szeszów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Szeszów, dziennik ustaw, dziennik urzędowego ministra wydawnictwa nr 133, pozycja 2456. Rada Gminy Polacy następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie przez gminę Szeszów w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krzeszów oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 618 z powierzchni 30 metrów kwadratowych przez przeznaczenie na prowadzenie działalności handlowej. Paragraf 2. Szczegółowe oznaczenie części nieruchomości, o której mowa w paragrafie 1, znajduje się w załączniku gminy Szeszów uchwały oznaczona kolorem zielona. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z radnych jest za podjęcie tej uchwały? Proszę podnieść ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jeden. Wstrzymujący się. Jeden wstrzymujący, uchwała została. Średnia. Przechodzimy do następnego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby lokalu wyborczego. Proszę o zdecydowanie. Ja wcześniej nie byłem z dnia, bo mamy terminy wyborów. Wybory na prezydenta w Kultury Polskiej. Została zarezerwowana sala w Gminie Ośrodku Kultury. No, nas to się zbiegło, ale się wspomniami, że są też w tym okresie. I dlatego pan dyrektor wrócił się z prośbą o właśnie zmianę na tych wyborach, zmiana lokalu wyborczego. Dlatego jest przygotowana taka uchwała pozwalająca, właśnie przenosząca jak gdyby na te wybory lokal do zespołu szkół Krzeszowych. Proszę przewodniczącego komisji o wyrażenie opinii. Połączone komisje, projekt zaopiniowany pozytywnie przy jednym przeciwnym. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, czytam. Uchwała Rady Gminy Szeszków z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie zmian. Ktoś się pomyli. Przedaję.
Rady Mniejszość w dniu 15 lutego 2017 roku w sprawie zmiany siedziby obwodowej Komisji Wyborczej. Na podstawie artykułu 13a, paragraf 1 ustawy dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy Dziennikarstwa z 2011 roku nr 21 pozycja 112 50 zmianami oraz artykuł 18 ust. 2 punkt 15 ustawy dnia 8 marca 2020 roku są Sądzie Gminnym. Tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2013 roku pozycja 594 z 50 zmianami. Rada Gminy na wniosek wójta gminy Szeszów uchwała następuje. Paragraf 1. 1. Zmienia się siedzibę obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Szeszowie wystawioną w uchwale nr 21-645-12 Rady Gminy Szeszów dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie podziału gminy Szeszów na stałe obwody i głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedziby obwodowej Komisji Wyborczej. Dziennik Wydawany Wyjścia od Podkarpackiego z 2012 roku, pozycja 261. W dotychczasowym mieszczącym się gminy Ośrodku Kultury Szeszów, ulica Rynek 9, na nową w Zespole Szkół w Szeszowie, ulica Wolnowska 7. 2. Zmiana siedziby obowiązywać będzie tylko na przeprowadzenie głosowania wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku i ewentualnie ponownego głosowania w tych wyborach. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Szeszów. Paragraf 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa podkarpackiego. 2. Uchwała podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 3. Pod uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego terenowego w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości. Kto z radnych jest w stanie zgłosić uchwałę, proszę wnieść ręki. Kto jest przeciw? 1. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto w życie w większości głosów. Zwykło się mniej tyle. Następnie zapytania radnych. Proszę bardzo, kto jest radny?